zobaczcie za 25 sekund, co się stanie. Hej, witam wszystkich serdecznie. No ostatnio trochę sobie powalowaliśmy, mieliśmy dwa streamy, jeden na 8 godzin 21 minut, dzięki wam oczywiście, a drugi był wczoraj mieliśmy streama 4 godziny chyba i kilka minut. Mam nadzieję, że wam się podobało, no wielu wiem, że się podobało, 100-200 lajków to dla mnie i tak jest bardzo dużo. Ale dzisiaj coś wam chcę pokazać specjalnego, oczywiście poza tym, że będę wstawiał króla teraz i królową i kolejny tydzień będzie czekania, ale... Jeśli chcecie dzisiaj mieć live'a po godzinie 8 powiedzmy, to dajcie mi znać w komentarzach. I oczywiście też zostawcie lajki, jak wam się podoba to, co robię. A dzisiaj coś specjalnego. Dzisiaj po prostu nie mogłem w to uwierzyć. To się już zdarzyło trochę wcześniej oczywiście, więc zbierałem jeszcze materiały, czekałem, czy mi coś wyślecie. No i wysłaliście. Jest jeszcze jedna osoba, która mi wysłała. I mam nadzieję, że się wam będzie podobało. Zobaczcie i napiszcie mi, czy też wam się coś takiego zdarzyło. A mianowicie... już przechodzę do konkretu. Zobaczcie, tu miałem atak i oczywiście chodzi o wall wreckera, o tę maszynę, która rozwala mury. O nie, w ogóle jaki początek kiepski. Początek straszny, bomb. Nie, kolejna czarna bomba i już użyłem ability. W ogóle królowa powinna iść do środka i idzie w prawo, wracaj! Wracaj, no nie, no idzie kompletnie, na szczęście znam ten atak, ona wróci na szczęście do środka. Ło, i teraz zobaczcie, co się dzieje teraz. Zobaczcie, co się dzieje teraz, po prostu nie mogłem w to uwierzyć. To jest moment, w którym chciałbym, żeby wall wrecker szedł, żeby ta maszyna, wózek tak zwany, szedł do środka, zobaczcie. Popychamy. Nie idzie. Nie. I jeszcze czarna bomba, chyba wszystkie czarne bomby tu były. Zobaczcie na Wallbreakera. Stoi, nic się nie dzieje, kompletnie. Nie działa, po prostu kompletnie stanął. Może... Kierowca zasnął najprawdopodobniej. Nie da mi tych balonów. Ja chciałbym teraz, teraz bym potrzebował te balony. To w ogóle atak poszedł, już nie pomyśli. Oczywiście królowa się rozeszła nie w tą stronę, co miała iść. Miała iść centralnie do środka, żeby zrobić literkę E. Tak się atakuje kretami. I wtedy te krety idą w jednej linii. Tak samo jak hogami, strategie trzygwiazdkowe, które wam pokazywałem. Nie ma, nie da mi balonów. Ja nic nie naciskałem w tym ataku. Specjalnie zostawiłem wszystko do końca. I zobaczcie za 25 sekund, co się stanie. Nie idzie, po prostu nie idzie. A potrzebowałem, zobaczcie, 17 sekund jest do końca. I ja sam to oglądam teraz. 17 sekund, 9, 8. Nic, nie chcę już teraz balonów. Teraz mi jest niepotrzebne. To mam wszystkie balony. Oczywiście atak się skończył, a ja nic nie nacisnąłem. No i wiem, że zdarzało się to nie tylko mi. Teraz zobaczcie, mam kolejny atak. Tu mam kolejny atak nadesłany przez kogoś, przez Matiego. Nadesłany przez Matiego ze zgranej ekipy. No i zobacz, troszkę gorsza jakość, więc no niestety tutaj dużo nie dopasuje. Ale właściwie jesteście w stanie zobaczyć, co się stało. Tutaj też Marsz Królowej. Może to chodzi o ten Marsz Królowej. O te niestandardowe bombery zniszczone. Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczcie, Marsz Królowej. Wszystko zapowiada się fajnie. Będzie fajny atak. Jedzie Wallbreaker. Mamy Wallbreaker. Atak pomoże nam. Ta, ta, ta. Nie ma. Nie ma. Stoi. I Walkirie biegną. Oczywiście atak już będzie kompletnie inny niż miał, bo ten Wallbreaker mógł rzeczywiście pomóc. On ma tam jeszcze CT w środku, no i niestety. Jeśli się wam coś takiego zdarzyło, jeśli macie podobne filmiki, chcecie, żebym nagrał, dajcie mi znać na angrypupu@yahoo.com. Macie ten e-mail tutaj po prawej stronie na środku ekranu i ja do was przyjdę i nagram. Jeśli sami nie możecie. Jeśli możecie i macie jak nagrać, a tam cały czas wiadomości. Tego nie chciałem pokazywać, no ale nie taki dostałem filmik.
W każdym razie Wallwrecker, zobaczcie, na koniec ataku jednostki, nie wiem czy wypuszczone, czy wyszły same, ale to niesamowicie ktoś coś daje. W każdym bądź razie tak to mniej więcej wyglądało. I wiem, że wielu ludzi ma problem. I to by było wszystko na tą chwilę. Chciałem wam tylko pokazać o tym błędzie oczywiście. Jeśli macie jakieś ciekawe filmiki, jakieś nietypowe zachowania królowe, nietypowe zachowania króla lub cokolwiek innego, dajcie mi znać. A jak chcecie dzisiaj live'a, to dajcie mi przynajmniej tą 50-100 lajków albo napiszcie w komentarzach, że chcecie dzisiaj live'a również po godzinie 8 albo może trochę później, koło godziny 8:39. To możemy zrobić dzisiaj również live'a, jak nie, to oczywiście będzie na pewno jutro. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.